Debata jedynki. Dzień dobry, właśnie. Dwa tematy dziś w jednej audycji, dwa tematy bardzo bliskie, bo zdrowie i klimat, czyli pogoda. Dzisiaj w całej Polsce powyżej 30 stopni, jutro również ma być gorąco, dopiero w sobotę spodziewana jest niższa temperatura, ale jak pogoda wpływa na zdrowie i jaka to będzie pogoda? W studiu w Warszawie dr Paweł Balsam, kardiolog internista. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam serdecznie. I Rafał Maszewski, klimatolog, to ze studia w Toruniu, portal pogodawtoruniu.pl. Witam. Dzień dobry państwu, witam pana redaktora. Są wspólne badania meteorologów, klimatologów, lekarzy, które polegają między innymi na sprawdzaniu liczby pacjentów na oddziałach intensywnej terapii, wezwań pogotowia ratunkowego, które pokazują, że niekorzystne warunki pogodowe generują więcej przypadków zawałów, udarów, omdleń i pobytów w szpitalu. Kilka lat temu bezpośrednią przyczyną śmierci kilku tysięcy ludzi w Europie były właśnie bardzo wysokie temperatury dochodzące do 36-40 stopni Celsjusza, tak jak obecnie. Jeśli to możliwe, lekarze przesuwają nawet trudniejsze operacje, kiedy występują wyjątkowo niekorzystne warunki biometeorologiczne. No i pytanie do pana Rafała Maszewskiego z Torunia. Dlaczego jest taka fala upałów? Jesteśmy obecni w okresie pióropusz, to się nazywa teraz, tak? Medialnie. Tak, dokładnie. No, mamy taki układ baryczny, czyli mamy niże na zachodzie, północnym zachodzie Europy, a wyże obejmują południe i centrum oraz wschód naszego kontynentu. I to powoduje, że właśnie od strony południowo-zachodniej, znad Hiszpanii, znad północno-zachodniej Afryki dociera do nas coraz bardziej gorąca masa powietrza pochodzenia zwrotnikowego. Dodatkowo słońce jeszcze ma swoją moc i nagrzewa właśnie to powietrze do 35-30, prawie 7 stopni Celsjusza w Polsce. No a słyszeliśmy oczywiście Hiszpania, Portugalia, tam i jeszcze wyższe temperatury zbliżające się prawie do 50 stopni Celsjusza. To powietrze... No właśnie już kilka dni temu było tam i 46-47 stopni. I tam też było za ciepło niż powinno być, tak jak u nas od wielu, wielu tygodni mamy temperatury powyżej normy wieloletniej, czyli jest zbyt ciepło niż powinno być. Zresztą Bałtyk mocno rozgrzany, tak jak Morze Śródziemne, nienotowane wartości temperatury wody. No ale to wszystko wpływa, na to wpływa duże usłonecznienie i bardzo wysoka temperatura powietrza. Oczywiście upały u nas są normalnym zjawiskiem, chociaż wówczas mówimy o anomalii termicznej, bo temperatura przekracza normę, ale upały prawie każdego lata się zdarzają i są właśnie normalnym zjawiskiem w naszym klimacie. Mimo wszystko tych dni upalnych i gorących jest tutaj coraz więcej. Te upały są coraz silniejsze. Mimo że rekordu nie pobiliśmy, tych 40,2 stopnia Celsjusza z Pruszkowa koło Opola, czy też 39,5 stopnia Celsjusza ze Słubic, to jednak tych dni właśnie jest coraz to więcej. Te fale upałów są coraz dłuższe, coraz intensywniejsze na rzecz dni chłodniejszych, których jest coraz to mniej. Już od 20 kilku lat nie mieliśmy chłodnego lata. Oczywiście urlopowicze się bardzo cieszą i jest to zrozumiałe. Mamy ciągle lata powyżej normy. Jeżeli teraz zdarzyłoby się lato nawet nieco chłodniejsze albo normalne, to wszyscy pewnie byśmy spojrzeli na siebie, ochłodzenie klimatu, czy co się dzieje, tak? Bo jesteśmy tak przyzwyczajeni już do tych wysokich temperatur powietrza, no ale oczywiście tutaj pan doktor powie o wpływie tych temperatur na zdrowie, no do tego ciężko się oczywiście nam przyzwyczaić. Ale zjawisko jest jak najbardziej naturalne, z tym, że nasila się ono w miarę tutaj właśnie wzrostu globalnej temperatury powietrza i w przyszłości trzeba oczekiwać, że no raczej trzeba się przyzwyczaić do tych właśnie fal upałów, bo raczej będą one coraz niestety częstsze. O tym jeszcze zdążymy porozmawiać. Dr Paweł Balsam, przypomnę, w studiu w Warszawie, kardiolog, internista. Czego powinniśmy się teraz, zwłaszcza dzisiaj, jutro, wystrzegać? No, chyba najważniejsze jest to, żeby zadbać o pewne zabezpieczenie. Jeżeli już przebywamy na zewnątrz, w upałach, bardzo ważne jest nakrycie głowy, dlatego że głowa jest narządem najbardziej nastawionym właśnie, czy wystawionym na działanie promieni słonecznych, ale również właśnie ciepła. A pamiętajmy, że tam znajduje się ośrodkowy układ nerwowy, czyli mózg, który właśnie pod wpływem wysokich temperatur może przestać działać prawidłowo i może się pojawić problem, który nazywa się udarem słonecznym. Te rzeczy zdarzają się zarówno u osób młodych, jak i również u osób starszych.
starszych. Osoby starsze oczywiście są dużo bardziej narażone na wszelkiego rodzaju powikłania związane z upałami, dlatego że osoby starsze mają mniejsze poczucie pragnienia. W związku z czym dużo łatwiej dochodzi do odwodnienia i to w połączeniu z upałami powoduje, że są objawy właśnie czy udaru słonecznego, czy samego odwodnienia, ale również większe ryzyko i zawałów serca, i udarów mózgu, tak? Bo jeżeli jesteśmy odwodnieni, jest gęstsza krew, jest też większe ryzyko wtedy tego, że dochodzi do wykrzepiania, czy też pod wpływem samego stresu związanego właśnie z tym ociepleniem, z tym ciepłem, też może dojść do uszkodzenia blaszki miażdżycowej u pacjentów. To zaraz zapytam o te objawy odwodnienia, ewentualnie udaru. Mhm. No bo jeżeli osoby starsze nie mają pragnienia, to nie wiedzą, ile jeszcze tej wody czy jakiegoś płynu powinny wypić. Tak, dokładnie. Takie objawy u osób starszych mogą się ukazywać poprzez te zaburzenia pamięci, czy też może to być również zaburzenia koncentracji, osłabienie, większa senność. Dlatego osoby, które się opiekują seniorami, powinny zwrócić na to uwagę, że na przykład zmieniło się zachowanie. Ale bardzo prosty sposób to jest po prostu spojrzenie na język, czyli poprosić, żeby pokazać język. Jeżeli język jest suchy, nie jest wilgotny, to jest jeden z elementów, który pokazuje, że to już jest pacjent, który wymaga dodatkowego nawodnienia, mimo że jeszcze na przykład nie pojawiły się te objawy związane z osłabieniem. W przypadku udaru słonecznego objawy są dużo bardziej nasilone. Często dochodzi tutaj do tego, że pacjent ma mdłości, ma bóle brzucha, ma osłabienie, towarzyszy temu bardzo często gorączka, mogą być wręcz zaburzenia świadomości, ale to już w takim skrajnym przypadku. I jeżeli taką osobę mamy w pobliżu, czyli tego typu sytuacja się przytrafi, to powinniśmy jak najszybciej tą osobę przenieść w miejsce zacienione, gdzie już nie działają te promienie słoneczne i starać się nawadniać tą osobę maksymalnie jak to możliwe, czyli dawać płyny doustne. I tutaj bardzo ważne, jakie płyny, bo często sięgamy po różnego rodzaju płyny, które są uzupełnione cukrem. To nie jest najlepsze rozwiązanie, bo ten cukier nie pomaga we wchłanianiu tych płynów, w związku z czym najlepszym rozwiązaniem jest woda albo ewentualnie różne płyny, które zawierają elektrolity, tak zwane płyny izotoniczne, najlepiej oczywiście właśnie pozbawione cukru i wtedy uzupełniamy te płyny. A herbata gorzka niesłodzona? Też, jak najbardziej może być. Herbata gorzka niesłodzona. Czyli eliminacja cukru przede wszystkim. Tak, eliminacja cukru, jak najwięcej płynów, które będą tutaj uzupełniały. Oczywiście, jeżeli pacjent jest w stanie pić, bo może się okazać, że udar słoneczny jest na tyle nasilony, że pacjent ma wymioty i po każdym spożyciu płynów są wymioty i to już jest miejsce na zaangażowanie służb medycznych, czyli wezwanie pogotowia albo udanie się do izby przyjęć najbliższego szpitala. A ile wody w ogóle powinniśmy wypijać? Generalnie zdrowe osoby powinny wypijać około 2-2,5 litra płynów, gdy nie ma takich upałów. Gdy są tego typu upały, jak teraz, możemy to zwiększyć do 3 litrów, nawet powyżej 3 litrów dziennie. Jeżeli mamy zdrowe nerki, to spokojnie nasz organizm poradzi sobie z przefiltrowaniem takiej ilości płynów, jeżeli na przykład spożyjemy ich zbyt dużo i spokojnie tych płynów się pozbędziemy. To oczywiście dotyczy zdrowych osób, które nie mają problemów kardiologicznych, bo jeżeli mamy pacjenta na przykład z niewydolnością serca, to jedno z podstaw terapii jest właśnie restrykcja płynowa, czyli ograniczenie ilości płynów do 1,5–2 litrów, ale w taką pogodę jak teraz należy zwiększyć to o 0,5 litra na dobę, żeby odpowiednio zadbać o tą utratę wody, która następuje przez skórę. Pamiętajmy, że człowiek jest zwierzęciem, które się poci, a potem tracimy zarówno płyny, jak i również elektrolity. Ta woda może być dostarczona do organizmu w różnej formie, nie tylko szklanka czystej wody, ale to może być sok, może być to jakiś owoc? Tak, tylko pamiętajmy tak, owoc jak najbardziej tak. I to są zdrowe, jakby zdrowa żywność, która jak najbardziej jest zalecana. Soki musimy bardzo uważać, bo pamiętajmy, jak większość soków, które są sprzedawane w sklepach, są przygotowywane. To są różnego rodzaju zagęszczacze, które stanowią podstawę smaku. Jest w tym bardzo dużo cukru i to nie jest najlepsze rozwiązanie wtedy, żeby uzupełniać płyny u osoby, która jest odwodniona, albo jeszcze nawet, żeby zapobiegać temu odwodnieniu. Ja przypomnę, w studiu w Toruniu Rafał Maszewski, klimatolog z portalu pogodawtoruniu.pl. Kiedyś powiedział pan, że w Polsce mamy często pogodę tak zwaną bodźcową, czyli wpływa bardzo mocno na nasze samopoczucie. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ leżymy w takiej strefie klimatycznej, gdzie bardzo często przemieszczają się nad nami fronty atmosferyczne. Czy to front ciepły, czy to front chłodny, najczęściej z zachodu. Ta zmienność pogód jest u nas bardzo wysoka. Mamy kilka dni później mamy od razu przejście do niżu. Czasami się zdarza, że z dnia na dzień temperatura spada o ponad 15-18 stopni. Dzień mroźny.
może być jeden, a kolejny będzie już z temperaturą na plusie, także częste wymiany mas powietrza. Dość powiedzieć, że do Polski docierają wszystkie masy powietrza, oprócz powietrza równikowego. Zależy, z którego kierunku nam, tak przysłowiowo powiem, zawieje. Takie mamy warunki termiczne i nieraz dziwimy się, że dzisiaj było 30 stopni, a jutro już tylko mamy 17 stopni. I no, takie sytuacje są u nas normalne, ale każde przejście tego frontu atmosferycznego, wymiana masy powietrza, burze, opady, one wpływają oczywiście na samopoczucie człowieka, czyli te warunki biometeorologiczne często u nas są niekorzystne. Również podczas takiej fali upałów, oczywiście, co pan doktor wspomniał, no też trzeba na siebie bardzo uważać. Także klimat mamy na pewno bodźcowy, bo bardzo zmienny, ale dla synoptyków bardzo dobry, bo to jest taki świetny poligon do ćwiczeń, żeby być lepszym synoptykiem, bo dużo się dzieje, dużo jest sytuacji i naprawdę można się tutaj wyćwiczyć pod względem prognozowania pogody. No ale dla ludzi to raczej nie jest korzystna sytuacja, również dla lekarzy podejrzewam, dlatego że tych interwencji medycznych w takich okolicznościach jest więcej. Czy tak, to prawda? Tak. Upały są przyczyną dodatkowych hospitalizacji. Zarówno u zdrowych osób, ale również u chorych, bo mogą powodować zaostrzenie współistniejących już wcześniej przewlekłych chorób u pacjentów, takich jak choroba wieńcowa, jak właśnie niewydolność serca, z takiego z tego mojego podwórka kardiologicznego. Natomiast no, też jest problem dla samych lekarzy jako warunki pracy, tak? No bo nie zawsze są to, w większości nie są to klimatyzowane oddziały, gdzie no, w tych warunkach trzeba pracować i to też przysparza dosyć dużo problemów. Ja akurat jestem zabiegowcem i sala zabiegowa, na której pracuję, też w tych warunkach ledwo ta klimatyzacja nam wyrabia. Pracujemy w takim układzie, że mamy założony fartuch ołowiany. Na tym fartuchu ołowianym jeszcze jest fartuch jałowy. Także mam na sobie 3 warstwy ubrań, a klimatyzacja ledwo wyrabia i na sali zabiegowej też jest około 30-28 stopni. No to można się nieźle spocić. Tak. Z punktu widzenia pracy lekarza i kardiologa, kardiochirurga, co jest gorsze? Pogoda taka jak teraz, czyli upały, czy może mróz? Mróz jest gorszy dla ortopedów, a dla nas jest gorszy, są gorsze upały zdecydowanie. Mhm. Jak się należy ubierać w taką pogodę? A należy zasłaniać głowę, to jest pierwsza sprawa, czyli nakrycie głowy jest elementem obowiązkowym, żeby chronić właśnie tutaj ośrodkowy układ nerwowy, ale również nie nadmiernie odsłaniać pozostałe części ciała, czyli rozumiem, że krótkie spodenki i krótka koszulka to jest fajne rozwiązanie, ale pamiętajmy, że to jest zawsze ryzyko poparzenia i też większe nagrzewanie się naszego organizmu. Jasne kolory, tak, żeby to światło nie było jakby przyjmowane i nie było dodatkowego nagrzewania, czyli jasne kolory i ochrona głowy to chyba są podstawowe takie zalecenia, jeżeli chodzi o ochronę związaną z odzieżą. Często można w parkach spotkać matki z małymi dziećmi w wózeczkach i te wózki są przykryte pieluchą. Tego się nie powinno robić. To znaczy, no, jeżeli chroni przed słońcem, no to jest pewne rozwiązanie, tak? Przykrywanie taką pieluchą, nadal powietrze przepływa, także chyba nie jest to aż takie złe dla tego dziecka. Ale jeżeli powietrze nie przepływa, trzeba coś z tym już zrobić. Należy zawsze zadbać o to, żeby był odpowiedni przepływ powietrza, żeby była wentylacja, tak? Najbardziej narażeni na negatywne skutki takich upałów są ludzie starsi? Tak, zdecydowanie osoby starsze, ale również dzieci, które no, bez pewnej, nie mają wiedzy na ten temat, jakie może być zagrożenie związane ze słońcem. Jeżeli rodzice nie zadbają o odpowiednie zabezpieczenie, to długi pobyt na słońcu też się może skończyć udarem. Co do stroju, jeszcze wracając, strój to jest jedna sprawa, pamiętajmy o filtrach, żeby odpowiednio nasmarować skórę, chronić się przed nowotworami, przed czerniakiem. To jest bardzo poważna choroba złośliwa, której można zapobiegać poprzez odpowiednią ochronę przed właśnie promieniami słonecznymi. No i oczywiście okulary przeciwsłoneczne. To obowiązkowo, tak. Wtedy, kiedy słońce mocno praży. Teraz wracam się do pana Rafała Maszewskiego, który jest, przypomnę, w studiu w Toruniu. Powiedział pan w czasie tej rozmowy, że jest zbyt ciepło, niż w ogóle powinno być. Jakie są w tej chwili trendy pogodowe, prawidłowości w pogodzie? Rzeczywiście tak. W naszej strefie klimatycznej te lata stają się cieplejsze? No bo zawsze było tak, że po kilku ciepłych latach przychodziło ochłodzenie, ale jak spojrzeć na statystykę i historię lat ostatnich, to chyba nie jest to taka prawidłowość.
Dokładnie, potwierdzam. Szczególnie okresy letnie, czyli czerwiec, sierpień, ocieplają nam się wyraźnie i tak naprawdę no, od 20 kilku lat nie mieliśmy chłodnego lata, jak wspominałem, a takowe ze względów statystycznych nawet powinno się pojawić. Zimy już coś innego. Jest tych zim więcej, ciepłych zim, ale pojawiają się też zimy chłodniejsze, a w stosunku do lat no tak nie jest. Ciągle jest to lato powyżej normy, chociaż nie można wykluczyć, że w przyszłości oczywiście jakieś chłodne lato się zdarzy, tak samo jak mroźna zima, czy jakaś zima stulecia. Jest to bardzo oczywiście możliwe, ale z każdym rokiem coraz mniej prawdopodobne i to nie zaprzecza oczywiście globalnemu ociepleniu, że zdarzy się taka zima. Oczywiście zaraz większość z nas będzie tak na siebie patrzeć i powie, no jakie globalne ocieplenie, przecież muszę palić do końca kwietnia, tak, w piecu, czy takie mrozy 30-stopniowe. To tylko świadczy o też takich właśnie zachwianiach tego klimatu i nie świadczy o tym, że nam się to ochładza. Jest taka teoria nadal sprawdzana, że ten prąd strumieniowy, który nad nami przebiega z zachodu na wschód, na wysokości około 10 km, silny bardzo wiatr, on jest wywoływany przez różnicę temperatury między obszarem bieguna, a średnimi szerokościami geograficznymi, tak jak tutaj Polska jest położona. I mniejsza różnica w tej temperaturze, bo Arktyka bardzo mocno się nam ociepla, dużo szybciej niż reszta świata, powoduje, że ten prąd zwalnia i zaczyna meandrować jak rzeka, na południe, na północ. I ustala nam się czasami w takim położeniu, że nad jedno miejsce bardzo długo napływa gorące powietrze, a nad inne napływa zimne powietrze. No i właśnie w tym roku też mamy z tym do czynienia, że takie fale upałów się przedłużają. Praktycznie od kwietnia mamy temperatury znacznie powyżej normy. W tym roku tylko luty i marzec były nieco chłodniejsze od normy, a tak mamy wszystkie miesiące praktycznie zdecydowanie cieplejsze. No i to jest zagrożenie, ponieważ długotrwałe takie występowanie tych temperatur, brak opadów, taka stabilizacja w pogodzie powoduje, że też mamy oczywiście do czynienia z suszą. Są to niekorzystne zjawiska. Za kilka lat może tak być, że akurat trafi u nas zimne powietrze z północy i będziemy narzekać na zimne lato. No ktoś kiedyś powiedział, że mamy klimat umiarkowany ciepły o nieumiarkowanych wahaniach. No, powinien być umiarkowany, to byśmy takich upałów nie powinni się spodziewać, a jednak one są w naszym klimacie normalne, tak jak fale właśnie mrozów, te dni mroźne. No i w przyszłości prawdopodobnie no, ten prąd strumieniowy będzie też meandrował i niestety takie sytuacje mogą się ustalać na dłużej. Czyli musimy być przygotowani na to, że no, latem będzie rzeczywiście gorąco. Dokładnie. Są opracowania, które twierdzą, że za jakiś czas będziemy się zbliżać bardziej do klimatu węgierskiego, tak? Czyli no spore, mało opadów latem, wysokie temperatury, ale powiem tak, że te zimy nadal mogą się pojawiać, śnieżne i mroźne, chociaż ich jest coraz mniej i będzie ich coraz mniej, to jednak cały czas są możliwe i jesteśmy w takim położeniu, że mimo globalnego ocieplenia wszystko się u nas może zdarzyć. I mroźna zima, i ciepła zima, i upalne lato, i lato chłodniejsze, lato bardzo suche i lato nawet powodziowe, bo tego też nie można oczywiście wykluczać. Takie powodzie jak najbardziej są w przyszłości czyli możliwe. Czyli na wszystko musimy być przygotowani. Właśnie do takiej sytuacji klimatycznej musi się zaadaptować gospodarka i człowiek, ale czy pod względem zdrowotnym, panie doktorze, jesteśmy no myślę, że ewolucyjnie będziemy się przygotowywali, ale na to potrzeba wielu tysięcy lat, żeby się do tego przygotować. Natomiast póki co musimy korzystać z tych elementów, które mogą nas zabezpieczyć przed upałami. To jest raptem kilkanaście dni w roku, kiedy są aż tak nasilone upały, kiedy może nam coś grozić, tak? No ale to są te dni, w których musimy o tym jednak pamiętać. Co jeść w takich upałach, w czasie takich upałów? Lekkie rzeczy, niesmażone. Najlepiej, żeby to było dużo warzyw, dużo owoców, dlatego, że zawierają bardzo dużo płynów, ale również zawierają elektrolity, które nam tutaj będą to uzupełniały. W taką pogodę zjedzenie ciężkich, smażonych rzeczy, mięsa, no to oczywiście jest, jakby można to zrobić, ale pamiętajmy, że potem się możemy czuć gorzej przez tą pogodę, która dodatkowo temu towarzyszy. Także jak najbardziej dużo warzyw, owoców, zupy, no mamy różnego rodzaju właśnie zupy, które są chłodne, nie muszą być od razu to gorące zupy, które jeszcze dodatkowo zwiększają temperaturę naszego ciała. No i bardzo dużo napojów tych właśnie niesłodzonych, najlepiej też niegazowanych, żeby uzupełniać płyny. Taka dieta śródziemnomorska. No. Mm-hmm. No tak, oni są przyzwyczajeni dokładnie do bardzo wysokich temperatur i do ciepłych, nawet gorących właśnie pór letnich.
sporty, ruch, zostać w domu, jeżeli jest powyżej 30, na przykład 4-5 stopni? Nie, myślę, że nie ma aż takiej potrzeby, żeby zostać w domu. Oczywiście, jeżeli mamy problemy kardiologiczne, to skonsultujmy się ze swoim kardiologiem albo internistą, który podpowie, czy możemy, czy nie, bo jeżeli jesteśmy świeżo po zawale serca, to na pewno nie jest to optymalne. Jeżeli mamy taką granicznie skompensowaną niewydolność serca, to też nie jest najrozsądniejsze, ale dla zdrowych osób, które regularnie były aktywne fizycznie dotychczas, mogą dalej być aktywne. Zabezpieczając właśnie się przed tymi upałami, większa liczba płynów, bo pamiętajmy, że wysiłek to jest utrata dużej ilości płynów, elektrolitów. Musimy trochę wziąć zapasu, tak jak dotychczas na przykład podczas aktywności godzinnej wypijaliśmy z pół litra, 0,7 litra jakoś izotoniku, teraz litr, żeby było trochę więcej, żeby uzupełnić te dodatkowe straty związane z temperaturą. Na pewno nie porywajmy się na to, żeby w takie temperatury nagle zaczynać aktywność fizyczną. W sensie takim, dotychczas nic nie robiłem, jest piękna pogoda, jest słońce, jest 36 stopni, a zacznę i pójdę, pobiegam, przebiegnę sobie 10 kilometrów. No to nie jest rozsądne, ale jeżeli regularnie byliśmy aktywni fizycznie, to dalej kontynuujemy tę aktywność. Albo wskoczę do wody. A to też, to ratownicy morscy, ratownicy wodni bardzo mocno uczulają, że jeżeli długo leżymy na słońcu, jesteśmy nagrzani, nie wolno natychmiast skakiwać do wody. Należy najpierw zmoczyć ręce, nogi i stopniowo moczyć sobie aż do klatki piersiowej, czyli w kierunku serca, po to, żeby schłodzić skórę, żeby nie było nagłego takiego szoku związanego ze zmianą temperatury. Dotyczy to zwłaszcza pacjentów kardiologicznych, ale również zdrowych osób. Zawsze przygotujmy się do tego wejścia do wody. Pamiętajmy, ile mamy utonięć już w tym sezonie. Z tego, co pamiętam, to jest ponad 200 osób, które utonęło już w tym roku. Także jest to często też związane z tym właśnie i zmianą temperatury. No niestety często też alkohol tutaj wchodzi. No właśnie, chciałem zapytać, jak w takich upałach działa negatywnie, no bo to jest oczywiste. Alkohol. Na pewno organizm działa mocniej w takich upałach, bo jesteśmy troszeczkę odwodnieni. Wtedy to stężenie alkoholu we krwi może być większe. Pamiętajmy, że alkohol powoduje dodatkowe zaburzenia elektrolitowe. Utratę potasu, utratę magnezu, odwodnienie organizmu, co sprzyja działaniu również upału. W związku z czym jest to jakby nasilenie dwóch czynników, które mogą do tego doprowadzić. Także schładzanie się alkoholem no może nie jest najrozsądniejszym rozwiązaniem. Mówimy o tym, że najbardziej zagrożoną grupą są ludzie starsi, chorzy i w podeszłym wieku, ale pan wrócił niedawno z nad morza, interweniował pan, pomagał pan chorym bodajże dwukrotnie i tak. Byli młodzi ludzie. Młode osoby na polu kempingowym w chałupach nad naszym pięknym polskim morzem. Osoby, które akurat gdzieś tam były aktywnie, w sensie pracowały sezonowo, ale jeden dzień wolny się przytrafił, tak? I to był ten jeden dzień wolny, który postanowił wykorzystać cały dzień na plaży, tak? I skończyło się to niestety udarem słonecznym plus poparzeniami skóry. Jeszcze zwrócę się do pana Rafała Maszewskiego w Toruniu. Jaki typ pogody? Bo wiem, że meteorolodzy, klimatolodzy, synoptycy nie lubią mówić, że no za tydzień będzie taka pogoda, za miesiąc będzie inna. Ale mogą wypowiadać się na temat typu pogody w najbliższym czasie, prawda? No dokładnie. Takie prognozy długoterminowe oczywiście mają mniejszą sprawdzalność, najlepiej na 2-3 dni, ale można później określać typ, taką tendencję pogodową, co będzie przeważało oczywiście. No i tutaj widzimy kontynuację może nie takich upałów, jakie mamy w tej chwili, ale jednak być może nawet do połowy września będą przeważać takie dni bardzo ciepłe, nawet gorące i jeszcze w sierpniu chyba nieraz zobaczymy 28-30 stopni Celsjusza, chociaż 37 być może już takiej aż wartości temperatury nie zobaczymy. Czyli należy sądzić, że ten szczyt temperaturowy to będzie jutro i potem już będzie łagodniejsza temperatura? Prawdopodobnie, oczywiście ze znakiem zapytania, bo jeszcze chyba 2 lata temu, 1 września w Toruniu padł rekord 35 stopni Celsjusza, także wrzesień jeszcze nie gwarantuje, że upału nie będzie, tym bardziej, że wspominam, że ten typ pogody utrzyma się z ostatnich miesięcy, czyli przewaga tych bardziej gorących mas powietrza, przewaga wyżów atmosferycznych, czasami przerywanych właśnie frontami, burzami. Dni chłodne też się oczywiście pojawią i to coraz częściej, ale jednak mimo wszystko temperatury powinny się przynajmniej do końca sierpnia
sierpnia, być może i do połowy września utrzymywać powyżej normy termicznej, także nie martwmy się, niektórzy mogą się zmartwić, tak, że o, już polecie. Myślę, że to lato może się nam i jeszcze trochę przedłużyć i tu praktycznie od połowy kwietnia, no, tych dni naprawdę gorących będziemy mieli przynajmniej 60-65, a upalnych w miejscami może nawet powyżej 15-18, także no, to całkiem pokaźna ilość. Rafał Maszewski, klimatolog z portalu pogodawtoruniu.pl, dr Paweł Balsam, kardiolog, internista. Panie doktorze, proszę przypomnieć, ile codziennie wody powinniśmy wypijać? No powyżej 2 litrów. Powyżej dwóch litrów. Tak, taka pogoda nawet do 3 litrów. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Była to audycja Debata Jedynki. Audycje programu Pierwszego Polskiego Radia udostępniamy również na stronie jedynka polskieradio.pl.